Dobry wieczór, Waldemar Grzegorczyk. Witam w programie Ekonomia Raport. Dziś moim gościem jest Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty. Witam pana redaktora, witam wszystkich telewidzów Telewizji Republika. Grupa Azoty jest znana przede wszystkim z produkcji nawozów azotowych, fosforowych, wieloskładnikowych. Jest ich drugim producentem w Unii Europejskiej, ale teraz stawia też na produkcję polimerów. Właśnie podpisała umowę na budowę instalacji produkcyjnej w Policach, niedaleko Szczecina. I ta instalacja ma kosztować bagatela 1,5 miliarda euro. Panie prezesie, czy to oznacza, że chcecie zmienić specjalizację? Nie. Pan redaktor wspomniał, że głównym obszarem naszej działalności i przychodów jest obszar nawozowy, agro, w granicach 50 paru procent, i od 2-3 lat wyraźnie mówimy, iż chcemy dywersyfikować nasze źródła przychodów, żeby ograniczyć ryzyko dekoniunktury, wahań rynkowych, które mają miejsce. Ubiegły rok był tego najlepszym dowodem, gdzie wzrost, niewiarygodny wzrost cen gazu, głównego składnika kosztowego przy produkcji nawozów, od nas niezależny, spowodował, iż ten obszar wymagał ogromnych wysiłków i z ogromnymi zabiegami musieliśmy podchodzić do sytuacji na rynku, żeby ten biznes był opłacalny. Dywersyfikujemy i mamy przecież rozbudowane tworzywa. To jest jeden element. Obecnie na poziomie w przychodach 16%. Trzeci obszar taki znaczący, no to jest szeroko rozumiana chemia, alkohole OXO, kędzierzyn możemy wymieniać, i my dywersyfikujemy. To wejście w nowy obszar i ta największa inwestycja w polskim przemyśle chemicznym, w polskim przemyśle i też w najbliższych latach w tej części Europy zmierza do zwiększenia przychodów w obszarze tworzywowym prawie do 30%. My przed rokiem oddaliśmy ogromną inwestycję w Tarnowie, też w obszarze tworzyw, w mniejszej skali. Natomiast polimery Police to jest inwestycja bardzo ważna dla Grupy Azoty, dla gospodarki polskiej, i muszę powiedzieć, że poza dywersyfikacją ona nam umożliwi osiąganie bardzo wysokich marż, uzyskanie środków potrzebnych na rozwój wszystkich innych zakładów. I to nie jest inwestycja tylko w Policach, bo często w grupie pojawiają się opinie, iż inne zakłady, Puławy, Kędzierzyn, Tarnów, będą finansowały wielką inwestycję grupy w Policach. Tak nie jest. Ta inwestycja jest ważna dla wszystkich firm w grupie, ponieważ po uruchomieniu, po wynikach, które zamierzamy osiągać, zmienią się też i relacje finansowe, zmienią się kowenanty, te, które mamy z bankami. Uwolni to ogromne środki na inwestycje w innych obszarach, również w agro, gdzie te środki są potrzebne, żeby zakłady zmodernizować, bo w tych latach wcześniejszych jednak sporo zaniedbań było i te instalacje wymagają pilnych działań inwestycyjnych, remontowych. A jak będzie finansowana ta inwestycja? Lotos ogłosił, że zamierza wyłożyć 0,5 miliarda złotych na ten projekt. Czy będziecie z Lotosem współpracować także na płaszczyźnie technologicznej w jakiś sposób, czy surowcowej? Powiem tak, to jest specyficzna formuła, którą rzadko w Polsce się stosuje, bo to jest formuła project finance. Nie chcę wchodzić w szczegóły całej inżynierii, ale mówiąc bardzo prostym językiem, z jednej strony szukamy dawców w equity, kapitału własnego, i tutaj do tej pory głównymi akcjonariuszami spółki celowej PDH Polska, która realizuje ten projekt, jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, firma matka, i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. To są w tej chwili dwa podmioty. Też w naszym projekcie przewidujemy, bo ta struktura, no, układa się mniej więcej, tak szacujemy, między 40 parę procent kapitał własny do 50. To patrząc na skalę przedsięwzięcia, potrzebujemy około
tych 3 miliardów, w tym wariancie najbardziej pesymistycznym, w kapitału własnego. Grupa już zainwestowała, bo przecież ten projekt realizujemy. Kupiliśmy licencje, które niełatwo jest kupić na rynku, bo mamy i technologię amerykańską wytwarzania polipropylenu. Mamy technologię również propylenu. Także ogromne koszty i ten kapitał podnosiliśmy. Szukamy i tak w tym projekcie określaliśmy, że potrzebujemy około 800 do miliarda złotych podmiotów zewnętrznych, kapitał własny. I wymienił pan jeden z podmiotów, z którym list intencyjny podpisaliśmy, jest to Lotos. Zadeklarował 500 milionów i te prace due diligence trwają bardzo intensywnie. Również Koreańczycy, którzy są generalnym wykonawcą, bo już mamy generalnego wykonawcę, zaprojektuj i wykona, i dlatego precyzyjnie mogliśmy określić CAPEX i wszystkie inne elementy. I one pokrywały się z wcześniejszymi modelami i szacunkami. I Koreańczycy również deklarują na poziomie około 500 milionów. Z jednej strony generalny wykonawca Hyundai Engineering, z drugim podmiotem jest agenda rządowa koreańska. Również rozmawiamy z bankiem koreańskim. Ponadto, i to już mielibyśmy miliard, czyli przekraczamy tą kwotę, którą zaplanowaliśmy, i są jeszcze inne podmioty branżowe, które chcą również wejść w ten projekt w equity. To jest kwestia też i ustalenia warunków wyjścia, po jakim czasie, kto będzie przejmował od tych podmiotów. Natomiast Lotos bada i analizuje w takim ujęciu trwałym. To nie jest przejściowe wejście i wyjście po realizacji, tylko jest to projekt trwały, wpisujący się w biznes Lotosu. I Lotos dla nas jest szczególnie ważny, ponieważ EFRE, wielką inwestycję petrochemiczną, Lotos wykonywał, ma ogromne doświadczenie też w etapie realizacyjnym i doświadczenie Lotosu jest dla nas bardzo ważne. Są inne podmioty, z którymi rozmawiamy, bo to jest inwestycja, która również zawiera przebudowę portu, 4. portu, który jest w gestii Grupy Azoty Polskiego, czyli portu Police, i on ma być dostosowany, ma tam być baza paliwowa, logistyczna, i wiele podmiotów chce również czyli w tym partycypować. Ogromny projekt. Jeśli chodzi o Lotos, to on wkrótce stanie się częścią Orlenu. A Orlen prowadzi też dużą inwestycję związaną z rozbudową instalacji do wytwarzania polimerów. To nie ma konkurencji żadnej. Nie ma konkurencji, to, nie ma konfliktu. To, co my będziemy produkowali i technologia, którą stosujemy, to jest zupełnie inna niż Orlenu. Jest bardziej opłacalna, nowoczesna, i Orlen też to wielokrotnie podkreślał, że nie dostrzega z naszej strony żadnej konkurencji, bo przecież Orlen nie zajmuje się dystrybucją, ma spółkę celową z podmiotem zagranicznym, który ma tą część handlową, i to jest pokłosie umowy sprzed wielu, wielu lat. Na polski rynek trafiają ogromne ilości polipropylenu sprowadzanego spoza granic, bo przecież w Polsce dynamicznie rozwinął się przemysł przetwórczy i polscy drobni producenci folii, różnych opakowań, do których wykorzystuje się polipropylen, mają już udział w rynku europejskim na poziomie 8-10%. I to jest też konkurencja dla tych producentów, którzy regulują, ograniczając dostawy. I powiem jeszcze jedno. Te technologie, które my mamy, ten projekt, który my realizujemy, to jest najnowocześniejsza technologia, i to nie jest zwykły polipropylen. Będziemy mieli możliwość wytwarzania tych frakcji i tych rodzajów polipropylenu bardzo, bardzo zaawansowanego. Jeżeli poruszyliśmy już wątek konkurencji, to chyba również w nawozach istnieje dosyć duża konkurencja ze strony importu z zagranicy. Ogromna konkurencja, i to wielokrotnie powtarzaliśmy, bo to nie była konkurencja uczciwa. My się jako Grupa Azoty konkurencji nie boimy, rynkowej, normalnej, gdzie te parametry działania są porównywalne. Natomiast mieliśmy do czynienia z sytuacją patologiczną, gdzie ten import od 2010 roku wzrastał dynamicznie, nawozów z części europejsko-azjatyckiej, tak to powiem, gdzie ci producenci, ich nie obowiązują regulacje unijne.
w zakresie ochrony środowiska, różnych opłat, którymi my jesteśmy ograniczeni, również kwestii zatrudniania, warunków zatrudniania. Natomiast elementem kluczowym w elemencie konkurencyjności była cena gazu, bo przecież gaz przeciętnie w kosztach wytworzenia to jest 50-60%, a przy wytwarzaniu amoniaku to jest 80% kosztów. To jest czynnik decydujący. Jeżeli ci tak zwani konkurenci, którzy zalewali polski rynek nawozami, za przysłowiową kopiejkę ten gaz mieli czy mają, no to te warunki konkurencji były naruszone. Ponadto działania w ubiegłym roku naszych służb CBA pokazują, jak ten proceder był realizowany, bo przecież doszło do zatrzymania kierownika jednej z jednostek certyfikujących z Piły, gdzie wydawano certyfikaty dopuszczające masowo w sposób swobodny. My podjęliśmy szereg działań, to nas również w roku 2018 kosztowało sporo wysiłku i środków, bo musieliśmy przebudować i dostosować naszą sieć dystrybucji do nowych warunków, umowy zmienić i też przyciągnąć z powrotem dystrybutorów, których lekkomyślnie nasi poprzednicy pozbyli się, a ci nie mając wyboru szukali surowca i produktów i nawozów poza granicami Polski i byli dużymi importerami. Te relacje uporządkowaliśmy, a żeby to uporządkować, dokonaliśmy rzeczy wielkiej w Grupie Azoty, bo udało się zintegrować cały obszar agro, czyli handlu nawozami. To już nie oddzielnie każda firma Puławy, Police, tylko dokonaliśmy integracji. Jest jedna jednostka, która obsługuje wszystkie spółki, cały handel nawozami i już w tym roku w maju na spotkaniu z dystrybutorami wręczałem jedną umowę z Grupą Azoty, a nie z poszczególnymi firmami. No to zdecydowanie logiczne rozwiązanie. Panie prezesie, skoro jesteśmy przy nawozach, to w zeszłym roku podpisaliście też bardzo ciekawą umowę w sprawie zakupu niemieckiej spółki GOAT Topco. Ona została już zrealizowana. Przypomnijmy, że to bardzo ciekawa spółka, ponieważ ona produkuje nawozy specjalistyczne, takie zaawansowane technologicznie, które się sprzedaje z dużą marżą, czyli można na nich więcej zarobić niż na takiej prostej produkcji. Jaki jest stan w tej chwili przejmowania tej firmy? Pan wymienił nazwę tą bardziej z kodeksu spółek handlowych, bo to cała struktura grupy, natomiast ta firma jest znana pod nazwą handlową od lat i to jest marka w Niemczech i na świecie rozpoznawalna z największymi markami. Compo Expert, cała grupa, która działa w 100 państwach i właśnie produkuje nawozy specjalistyczne w swoich zakładach. Tym głównym zakładem jest zakład w Krefeld w Niemczech, nowy zakład od podstaw odbudowany po pożarze. Siedziba też Münster. Wytwarzają nawozy specjalistyczne, których Grupa Azoty nie miała i rozwiązań technologicznych nie miała. W naszych strategiach mieliśmy zamiar technologicznie te rozwiązania uzyskać, ale droga od sukcesu w badaniach do wdrożenia, do certyfikacji, do stworzenia sieci dystrybucji byłaby bardzo długa i też obarczona wielkim ryzykiem i rozłożona na lata. Pojawiła się okazja, wzięliśmy udział w postępowaniu, nabyliśmy w ubiegłym roku, właśnie w roku 2018, za przeszło 1 mld zł nabyliśmy Compo Expert. Finalizacja nastąpiła w listopadzie ubiegłego roku i w tej chwili integrujemy, bardzo owocnie integrujemy z całą grupą Compo Expert. To jest wielka firma i muszę powiedzieć, że pracownicy tej grupy z wielką satysfakcją i radością przyjęli, iż Grupa Azoty jest właścicielem i ta współpraca z Radą Pracowników Niemiecką wygląda znakomicie. Jest szereg zespołów, gdzie szukamy synergii, za którą to synergię nie płaciliśmy, to nie było ujęte w cenie transakcji. Także szereg czynności i to jest też przyszłość dla grupy, bo wiele naszych
półproduktów, które wytwarzamy, które są surowcami do produkcji tych nawozów specjalistycznych, zamierzamy dostarczać do naszej firmy w Niemczech i w drugą stronę, bo ta firma na całym świecie, specjalistyczne nawozy pod uprawy, winorośle, winorośla, mango, różne jagodowe, natomiast na rynku polskim ona praktycznie była nieobecna. Tam śladowe udziały na całym świecie jest bardzo znana i to jest firma specjalistyczna i rynek też jest specyficzny, bo tam nikt nie chce eksperymentować. Tam wejście na ten rynek, nawet gdybyśmy mieli technologię, byłby bardzo trudne, a w tej chwili, mając tą technologię, ograniczamy koszty i będziemy chcieli te rozwiązania dotyczące otoczkowania, dotyczące nowych formuł nawozowych zastosować w produkcji masowej tej, którą wytwarzamy obecnie w naszych zakładach. No i macie klientów od razu, prawda? Razu mamy klientów, mamy sieć dystrybucji i mamy fachowców i te synergie są widoczne. Ja tu z dużym optymizmem, bo i kadra menedżerska jest na bardzo wysokim poziomie. Ten proces będzie trwał. To wiadomo, że przy tego typu akwizycjach to nie jest kwestia jednego dnia, miesiąca. To jest proces, który trzeba konsekwentnie realizować. Natomiast docelowo te efekty na pewno osiągniemy. Już osiągnęliśmy, zmieniając system finansowania. I PKO BP przecież weszło również cashpooling, wszystkie rozwiązania, finansowanie tej firmy niemieckiej. To już nam na wiele milionów pozwoliło znaleźć oszczędności. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Dziękuję. Dobranoc.